Witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj poznamy drugą metodę dodawania oczek, tak zwaną metodę z nitki poprzecznej. Mam tutaj wykonaną próbkę, gdzie jak widzicie jest wykonane rozszerzenie robótki, wychodzi nam taki trójkąt, a nie ma żadnej dziureczki, wychodzi nam z nitki poprzecznej. A jak dodajemy z nitki poprzecznej? O tym dowiecie się z filmiku za chwileczkę i tam dokładnie Wam pokażę krok po kroku, jak rozszerzamy robótkę za pomocą oczek, dodanych oczek z nitki poprzecznej. Zapraszam na film, jednocześnie bardzo prosząc o subskrybowanie mojego kanału oraz pozostawianie łapek w górę i nie przedłużając, rozpoczynamy filmik. Zapraszam. Drugim sposobem, tak jak już przed chwilą mówiłam, jest rozszerzanie naszej robótki za pomocą nitki z rzędu poprzedniego. Jeżeli robimy w ten sposób, utworzy nam się jedno oczko więcej, automatycznie rozszerzając naszą robótkę. I w ten sposób też możemy sobie robić raglan od góry. I zobaczcie, teraz wkładam sobie drut lewy, wkładam sobie w ten sposób, tutaj wkładam sobie w ten sposób i zrobiłam jakby narzut. I teraz przerabiam, wbijam się tutaj od prawej do lewej, przerabiając oczko, a tutaj utworzyło nam się oczko przekręcone. Ta podstawa nam się skrzyżowała i to powoduje, że nie tworzą nam się dziurki, jak tworzyły nam się tutaj przy narzutach. Robię jedno oczko i z drugiej strony nie wbijam tak jak z tej strony, tylko wbijam od dołu do góry i przerabiam tak, żeby to oczko było skrzyżowane, czyli nabieram od lewej do prawej. I zobaczcie, to oczko mi się tu u podstawy wyraźnie widać. Tutaj u podstawy mi się skrzyżowało. Nóżki nam się skrzyżowały i przerabiam. I zobaczcie, tutaj w ogóle nie widać, że te oczka są dodawane. Trzeba się dobrze przypatrzeć, gdzie te oczka są dodane. A tu idzie nam ta jedna linia, a tu są oczka, które są dodawane z nitki poprzecznej, czyli z nitki z poprzedniego rzędu. Jeszcze raz Wam wolno pokażę. Robię lewą stronę, przerabiam na lewo
Odwracam moją robótkę. I możemy sobie to oczko środkowe oczywiście zaznaczyć markerem, jeżeli ktoś nie widzi, ale ja tutaj mam, ta linia prosta idzie. I teraz zobaczcie, wbijam się, nakładam sobie po prostu oczko. Wbijam się od góry do dołu, nakładam sobie to oczko na drut. I przerabiam oczko prawe. A z tej strony od dołu wbijam i przerabiam sobie jako oczko przekręcone. I lewą stronę wykonuję wszystkie oczka lewe. Także jest to drugi sposób rozszerzania naszej robótki w środku. Zobaczcie, tworzy nam się bardzo estetyczna dzianina bez dziurek. Oczka idą nam na ukos. Tworzymy trójkąt. Nie wiem, kochani, czy widzicie, bo to jest bardzo subtelna różnica. W momencie, kiedy zmieniam kolejność łapania z nitki poprzecznej od dołu i od góry, zmienia mi się również troszeczkę układ oczek. Zobaczcie, tu jest to tu widoczne. Tutaj jest ta niteczka, taka, z której tu wychodzą oczka. Natomiast tu oczko wychodzi od razu. Także możecie sobie regulować w taki sposób, w który chcecie. W taki, jaki Wam jest potrzebny. Zobaczcie, tu są takie kreseczki, których nie ma już tutaj. O, dokładnie to widać. Pokażę Wam to na zdjęciu. Bardzo dziękuję i do usłyszenia w następnym.